panie, witam się z wami w nowym vlogu, vlogu numer 2. No i na początek chciałabym wam pokazać koszulki Sinsaya. Słuchajcie, są za 9,99, a u mnie zawsze mało takich koszulek. Częściej chodzę na ramionczka, częściej chodzę w koszulkach na ramionczka, a teraz mówię, no nie, muszę sobie zakupić jakieś bluzki, więc taka 9,99. Ja mam rozmiar L. Także słuchajcie, na mój rozmiar tutaj wiecie, o co chodzi. Tu taki kolor. I mam jeszcze jedną z Sinsaya. Już wam mówię. Już wam mówię. Tu jest również rozmiar L i kosztuje 9,99. I wygląda tak. Również fajny kolor. Ja lubię czarne, ale lubię również takie ubrania kolorowe. Nie będę wam przymierzała, tylko tak wam przystawię. Ale słuchajcie, za 9,99 to nigdzie koszulek nie kupicie. Także tak tylko do polatania, nawet jak ona by miała się zaraz, wiecie, zużyć i miałabym ją wyrzucić, to myślę, że i tak jest ok. Dobra. Tam w tle mój synuś, o, tam bawi się samochodzikami jeszcze. Poczekajcie, muszę was tu trochę wyżej podsunąć, żeby było mnie dobrze widać, bo chciałabym wam pokazać produkty, które sobie zakupiłam do metamorfozy mojej kuchni i salonu. Może tutaj do kuchni bardziej. Ta-dam! Czekałam na to, czekałam, kiedyś widziałam w Biedronce, a teraz jest w Pepco. Mój już jest w połowie uzupełniony, w połowie, dlatego że tutaj nalałam oleju, a tu chcę nalać sosu sojowego, żeby fajnie to winogrono, to grono, żeby ładnie wyglądało. Mam sos sojowy, ale nie spojrzeliśmy i kupiliśmy ten ciemny, czyli on jest troszeczkę taki gęściejszy, ja o tym nie wiedziałam. Nie chcę wlewać takiego gęstego, bo boję się, że później tego nie umyję, tak jak nie mogę umyć, poczekajcie, powiem wam cenę, 20 zł. Tak jak nie mogę domyć, już wam pokazuję, może będzie trochę zakurzona, na pewno będzie zakurzona, takiej czachy i słuchajcie, tu w środku jest taki osad, bo miałam tutaj nalewkę i ja nie wiem już czym to umyć, ja po prostu nie wiem, szpalca tam nie wsadza nawet, ja mam za grube paluchy, żeby tam dookoła dojechać. Jak macie jakieś patenty, to dajcie znać, ja wam dzisiaj też pokażę patent. Patent na wyczyszczenie czajnika z kamienia domowymi sposobami, które ja używam od lat. No i co wam jeszcze chcę pokazać? Już jedno jest zapakowane. I oczywiście mój paznokieć, poczekajcie, o tak zrobię może. Dwa pojemniki. Chodziłam i wychodziłam. I ile razy ja je widziałam, to mówię, będą moje. No i są. No i są, tylko kto z tego będzie kurz wycierał. Dobra, tu mamy mniejszy. Mniejszy kosztuje chyba 15 zł. Słuchajcie, kupowałam dzisiaj, ale nie wiem, chyba 15, a ten większy kosztuje 17. I jak widzicie, on jest szklany, już łapy widać. To tylko takie, wiecie, postawić i nie dotykać. I tu jest jeszcze taka gumowa uszczelka i drewniana pokrywka. Bardzo ładnie się prezentują. Zastanawiam się, co tutaj wrzucić. My często kupujemy jakieś orzechy laskowe, czy orzechy włoskie, więc również może fajnie wyglądają, albo makaron ten taki na spaghetti, nie? Tylko chyba trzeba by było trochę go przyciąć. Tak se myślę. No i słuchajcie, na pewno nie jedna z was, albo nie jednej mama z was, tak, dobrze, miała takie koszyczki w swoim domu, chyba wszyscy za moich czasów. Jako dzieci pamiętają takie koszyczki, więc tu mam taki, troszeczkę tutaj się przybrudził, nie wiem, może przypleśniał, wiadomo jak to leżało teraz gdzieś tam na górze w woreczku, to mogło trochę przypleśnieć. Słuchajcie, mama mi ostatnio dała, zobaczcie, jaki przepiękny, nie muszę kupować. I się zastanawiałam, czy nie powieszę na tam, widzicie? Tego na przykład, na ścianę? Będzie przepięknie wyglądał. No kurczę, teraz naprawdę. I wiecie o co chodzi? To nie chodzi o to, żeby iść nakupować sobie rzeczy z sieciówki i że w co drugim domu będzie to samo. Właśnie ja lubię coś takiego, na przykład, co jest z dawnych lat, co ma taką swoją fajną, co ma swoją duszę, no czego nie ma dużo osób w domu, tak? Bo to jest po prostu, no fajne. Muszę tylko to trochę umyć, bo jest trochę brudne. Także będzie fajne, jak będzie umyte.
No i tak nie wiem, czy w kuchni, czy gdzieś tam w salonie postawię, czy nawet zobaczcie świeczuszkę tutaj na tym ładnie postawić. No przepięknie będzie to wyglądało, także moja kochana mamusia przyniosła mi z góry, gdzieś tam miała zakopane w gdzieś tam w swoich szafkach, także jestem szczęśliwa. U mojej babci widziałam jeszcze przepiękny kosz. Na pewno wasze babcie też to miały, bo kiedyś jak wszyscy mieszkali w tamtych czasach, to jak w jednym domu było, to wszyscy mieli. Taki przepiękny kosz, też taki słomiany. I pamiętam, jak patrzę na ten kosz do dzisiaj, przypomina mi się, jak moja babcia tam trzymała włóczki, druty, bo robiła na drutach. Ona do tej pory, słuchajcie, moja babcia już jest grubo po 80, ma 86 czy 7 lat. I ona dalej robi skarpety na drutach. Ona chodzi do ogródka codziennie, naprawdę, ona pieli. Ale ogród ma po prostu przepiękne kwiaty, ma takie przepiękne, że jak ja do niej pojadę, no to my musimy iść, choćby deszcz padał, idziemy i ja chodzę. Ja jestem taka, że chodzę i każdego kwiata wącham i chodzę, o Boże, no po prostu przecudny ma ogród. Ale wiecie, jak to nasze babcie za tamtych czasów, z tamtych... Babcie są raczej z tamtych czasów, Sylwia. No, jak to nasze babcie. O, i poszedł właśnie mój synuś. Mój synuś uwielbia kanapę i uwielbia bawić się resorakami. Na niej zawsze sobie porozkłada, pobawi się. I zaraz wsadza te swoje zabawki do koszyka i wynosi do pokoju. Starszy już trochę inaczej, już on się nie bawi takimi zabawkami. Czasami jak go poproszę, żeby pobawił się z Błażejem, no to... Okej, pobawię się, ale woli gdzieś tam w pokoju posiedzieć, czy pooglądać jakieś filmiki, czy nawet wziąć, poczytać książkę, ale wiecie, nie taką książkę, jakąś lekturę, tylko na przykład o zwierzętach, bo bardzo lubi zwierzęta, przepraszam, bardzo lubi zwierzęta i coś tam sobie poczyta. No i tak, piszcie, co tam dzisiaj robicie, u mnie dzisiaj na obiad będzie buraczkowa. Mamusia przyniosła mi dwa słoiczki buraczków, jeszcze jej ze zeszłorocznych z piwnicy. Także dzisiaj będzie buraczkowa z babcinych, z mamusiowych buraczków. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Zawsze z tych naszych swojskich buraków to jest taka zupa, że robię taki ogromny gar i on jest w trybiga zjedzony. A jak kupię ze sklepu, no nie ma takiego smaku. Nie wiem, ile bym dodała tych buraków, nawet po 2-3 słoiki wrzucam. Nie ma takiego smaku. No, piszcie, może wy w komentarzach piszcie, co tam dodajecie. Jeszcze pamiętam i nie mogę zrobić tego barszczu ukraińskiego. Kiedyś mieszkałam w internacie za moich młodych lat i tam te kucharki, one wiedziały, że ja zawsze będę jeszcze brała dokładkę i jeszcze dokładkę i jeszcze takie były kubki duże, białe, takie wiecie, takie stołówkowe, to ja jeszcze takie dwa kubki niosłam na górę, do szafeczki se wstawiałam i ja tak uwielbiałam ten barszcz ukraiński. No ale patrz, nie mogę go zrobić, może któraś z was ma fajny przepis na barszcz ukraiński, taki co się kiedyś robiło. Nie lubię jakichś tam, wiecie, mocnych udziwnień takich, tak? Także taki barszcz ukraiński jak kiedyś. Przepyszny naprawdę. I co ja bym wam jeszcze chciała powiedzieć? Chyba już wam wszystko pokazałam. A jeszcze ostatnio robiłam dla chłopaków zakupy w smyku. Może tak szybko za chwilę wam pokażę. Bożejku, witaj cię, malutki mój kochany. Właśnie chłopaki jadą w niedzielę na obóz. I my zostaniemy sami na 5 dni, sami z córcią naszą, na 5 dni, ale jeszcze tak nie było, że oni gdzieś tam wyjeżdżają. Dwa razy było tylko tak, dwa razy, jak w naszym takim życiu z dzieciakami, dwa razy było tak, że byliśmy sami w domu na jedną noc. Na jedną noc. Chłopaki wyjeżdżają teraz na obóz na 5 dni i pojechaliśmy do Smyka z racji tego, że jest naprawdę bardzo dużo promocji, przecen. W Smyku można kupić świetne ubrania. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć? Naprawdę czasami niektóre koszulki są po 9 zł, po 10 zł, a jest tyle ludzi, że to po prostu szok. No i wiecie, jak to ze Smyka, to jakościowo lepsze są te ubrania. Czy jakieś kurtki zamierzacie kupić? Ja zaraz wam pokażę. Kupiłam Błażejowi taką po prostu cieniutką na deszcz, wodoodporną, za 25 zł, gdzie ona kosztowała 49,99.
Także myślę, że też fajnie, za 25 zł to raczej kurtki się nie kupi, zwłaszcza wiecie, jak jest teraz drogo i ciężko. Kupiliśmy jeszcze korki dla Aleksa, bo jadą na obóz, nie wiem czy dodałam, jadą na obóz piłkarski, z racji tego, że są w klubie piłkarskim, to jadą na obóz piłkarski. No, nie wiem jak to przeżyjemy. Mam nadzieję, że będą odbierać telefony. Aleksik, widać Cię i widać ten talerz. Mój Aleks całymi dniami chodzi w piżamach Spidermana. Właśnie, odsuń się, będzie widać. Piżama Spidermana, pamiętasz ile kosztowała? Nie. Kurczę, nie wiem, 35 zł chyba, ale ona chyba 60 kosztowała. Ale od razu się w nią ubrał i drugi dzień w niej chodzi, słuchajcie. Chyba trzeba będzie go dzisiaj przytrzymać i zdjąć mu ją do prania. Jeszcze trochę rzeczy musimy dokupić. Dajcie znać, może gdzieś są jakieś fajne promocje. To jeszcze zajedziemy. Szkoda, że na Aleksa nie było tej kurtki przeciwdeszczowej, bo jest naprawdę świetna. No i co jeszcze ciekawego? No nic ciekawego więcej. Za chwilę Wam pokażę. Za chwilę Wam pokażę, co kupiłam w smyku, więc może Wy znajdziecie coś fajnego dla swoich dzieciaków. Dobra, pokażę Wam, zacznę od dresów, tylko już zdjęliśmy cenę, bo Błażej dzisiaj miał założone, ale są naprawdę przemiłe w dotyku, widać, że tak porządnie wykonane. One są przecenione na 30 zł, słuchajcie, chyba z 69, takie troszeczkę grubsze, ja wziąłam na 134, tu mają jeszcze taką naszywkę z kieszonkami. Także z drugiej strony są całe granatowe, więc tutaj mamy dresiki. Koszulki, słuchajcie, uwielbiam takie koszulki. Jakby były dla rodziców, to również bym wzięła, bo jest cudowny materiał. Tu trochę jest przekłamany kolor, bo coś mi tu chyba światło tak odbija. Nie jest aż taka pomarańczowata. Bardzo ładny czerwony kolor i już Wam mówię, bo jeszcze nie odczepiłam cen, bo muszę to... Z 19,99 na 10 zł, także za 10 zł mamy taką i tu Wam jeszcze pokażę taką samą od razu, ja już Wam pokazuję, jeszcze jest tutaj taka niebieska, no prześliczne są te koszulki i słuchajcie, one się naprawdę fajnie rozciągają i ten materiał jest naprawdę przemiły w dotyku, fajne są takie te koszulki, wiecie o co chodzi, one są takie, no wiadomo, to nie są... Poczekajcie, a ja zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Tutaj może gdzieś na metce będzie. Ach, jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że tu jest taki ludzik, tu w jednej i w drugiej. Także tu jeszcze mam taką naszywkę. I już Wam mówię, z czego one są. Poczekajcie, jak ja się tutaj gdzieś dostanę. Już momencik. Nie, tu prać. Prać, prasować, 40 stopni, kurczę, co tu nie ma? Nie wiem, poczekajcie, jeszcze zobaczę na metce. Nie, słuchajcie, nie ma, nie wiem czemu, albo ja po prostu tego nie widzę. Dobra, żeby nie tracić czasu, mamy gaciory, zobaczcie, z 49 na 25 zł i mamy 7 par. Słuchajcie, różne, zobaczcie, oczywiście są różne jakieś tam wzorki, zobaczcie, tu są takie, muszę jeszcze im dokupić, no bo chcę, żeby mieli na każdy dzień, może w razie W na jeden dzień dłużej, wiecie o co chodzi, mogą być różne niespodzianki u dzieciaków, więc tu mamy gatki, 7 sztuk, no i tutaj jest ta kurteczka wodoodporna, czerwona, taka cieniutka, ja ją sobie tutaj tak składam, poczekajcie. Kurczę, jedną ręką to tak trochę jest ciężko, ale dobra, postaram się. Ja wziąłam rozmiar 134, były do 140, ale już 140 nie było. Chyba były również inne kolory, tu mają kieszonki i słuchajcie, tu w kieszeni zobaczcie co jest. Jest woreczek, wyjął sobie po prostu, dzieciaki sobie ją składają, wkładają do woreczka, zaciskają i taki woreczek, nie wiem, idą gdzieś, czy na spacer, czy nad jezioro. Matko, zapowietrzyłam się, Sylwia, o Boże. Wybaczcie, ale to chyba przy tej tarczycy ja tak mam, że i przy tym Hashimoto, że po prostu się zapowietrzam. No, więc wrzuci sobie do woreczka, jak będzie padało, to po prostu sobie ją wyciąga. Co my tutaj jeszcze mamy ze smyka? Jeszcze ze smyka mamy t-shirt, już Wam pokazuję.
taki t-shircik. Dobra. I ten t-shircik jest bezcenny. No i nie ma ceny, słuchajcie. Ale to naprawdę 10 zł albo 12 zł, takie były ceny. I tu mamy jeszcze... A nie, 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 już Wam mówię. Power, power i power. To było w dwupaku, już Wam mówię. Poczekajcie, może tu będzie cena, bo tu coś wisi. Nie, bo to było na wieszaku. Kurczę, tak trochę chaotycznie, ale dobra. To było w dwupaku i to było za 20 albo za 25 zł. No, także tutaj macie w dwupaku. Ta była właśnie chyba jakaś taka za 10 czy jakoś tak. Tu mamy jeszcze taką w zwierzaki, bo wiecie jak to w smyku, jakieś tam dinozaury. Moi chłopacy już tak nie za bardzo, no tą sobie wziął, ale on tak już nie bardzo. I ta chyba też jakoś, nie wiem, 12 zł czy jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie, ale na stronę sobie wejdziecie, na stronie są również. I bluza. Bluza Marvela. Ona chyba kosztowała 60 zł. Tu z kieszonkami. Z kieszy 60 zł? Albo 40? Boże, nie pamiętam, jakaś sklerotyczka jestem. No ale lubi Marvela, to niech sobie nosi. I tak, to już chyba wszystko. Nie, nie wszystko jeszcze, bo tu mi się zasejtały jeszcze. Poczekajcie. I jeszcze kupiliśmy im w Martesie takie bluzki sportowe. I te bluzki sportowe są po 79,99. Ale w Martesie jest teraz taka promocja, że jak kupicie jedną bluzkę, to drugą macie, my za drugą zapłaciliśmy 40 zł. Nawet nie wiedzieliśmy, dopiero przy kasie ogarnęliśmy. Pan nam po prostu nas poinformował, że mamy rabat. I tak samo jest z butami, ale już lecę Wam przyniosę. Dobra, już przyniosłam. Słuchajcie, postawiłam na stół. Nigdy nie mam zwyczaju stawiać butów na stół. Ale te są nowe, więc tu dla Was zrobiłam wyjątek. Korki w Martesie również 130 zł. Super Adidasa. Bardzo fajne. Takie wiecie, że nie są metalowe jakieś pod spodem. Fajne, bo takie z daleka go będzie widać, nie? Będzie śmigał. No i jak już byliśmy, wybieraliśmy jeszcze dla nich klapki. Oczywiście wkurza mnie to, że idziesz i nie ma rozmiarów za każdym razem, jak ten, to takiego mam pecha, że nie ma rozmiaru na drugiego. Adidasa klapeczki kosztują 100. A w Martesie jest taka promocja właśnie, że jak kupujesz jedną parę, to drugą masz, drugą tańszą masz za połowę ceny, więc za te daliśmy 50 zł. No nigdzie nie kupicie chyba klapek Adidasa za 5 dych. Wszędzie, gdzie chodzimy, to są naprawdę drogie. Także tu Błażejowi kupiliśmy. Jeszcze musimy gdzieś przyczaić się, gdzie moglibyśmy takie tańsze klapki kupić Aleksowi, bo mój Aleks jest, teraz idzie do czwartej klasy, ale słuchajcie, on ma 38,5, ma naprawdę dosyć dużą nogę. Nie wiem, po kim on ma taką wielką nogę. Już jego noga przerosła nogę mojej córki, która ma 15 lat. Także tak. Tak wyglądają nasze zakupy. No i tak się zapowietrzyłam. Matko, muszę już dzisiaj myć głowę. Wy też tak macie, że co 2 dni myjecie głowę? Miałam tak pięknie wyprostowane włosy i co się z nimi porobiło? No nic, trudno. Będzie trzeba dzisiaj wymyć głowę. Jeszcze jedną rzecz miałam Wam pokazać. Oczywiście no, nie kupiłam tego dla siebie, bo ja mam mopy Wileda. 3 złote, matko. Za 3 złote takiego mopa możecie kupić. Moja mama mnie poprosiła, czy mogłabym jej gdzieś zobaczyć mopa. Tylko wiecie co, nie ogarnęłam, czy miałam kupić samą końcówkę, czy z kijem. Właśnie, teraz nie wiem. No dobra, najwyżej następnym razem i tak będę wieczorem w Pepco. Będę Wam nagrywać, więc ogarnę najwyżej kija, nie? A może kija ma? Nie wiem. Dobra, to już koniec mojego vlogowania. Zupa się gotuje. Uwielbiam zupy, mam nadzieję, że wyjdzie przepyszna. Także piszcie. Czy macie jakieś promocje? Co robicie dzisiaj na obiad? Może macie jakieś fajne przepisy? I pamiętajcie, przepis na barszcz ukraiński. Bo kocham i uwielbiam. Z fasolką czerwoną. Pokażę Wam mój sprawdzony sposób na doczyszczenie kamienia w czajniku. Zobaczcie, jaki kamień. I u nas potrafi się zrobić taki kamień. Naprawdę przyrzekam Wam po tygodniu. Po tygodniu. Nie kupuję żadnych preparatów. Nie jest mi to w niczym potrzebne. Ja do wielu rzeczy używam zwykłego octu. Słuchajcie, nalewam do maksa, tak jak tutaj macie do maksa. Nalewam, to znaczy troszeczkę mniej. Nalewam wody, później dolewam, tak jak widzicie, ile z butelki mi tu ubyło reszty octu. Zamykam. Zamykam. Wstawiam
i włączam i on się gotuje. Jak widzicie, mam blisko kuchenkę, to zdarzają się takie, wiecie, no wiecie, no raz w tygodniu muszę go wyczyścić i jest przykurzony, bo on jest taki, wiecie, biały, to od razu wszystko widać. Tylko słuchajcie, coś Wam powiem. Jak zaczniecie gotować, na pewno nie jedna z Was to robi, ale może któraś no, nie wie, to, to ja podzielę się tym, jak ja to robię. Jak ta woda zacznie się gotować, ja zawsze tutaj patrzę, bo... o, poczekajcie. A, dobra. Dobra, ja na razie zrobię na takiej ilości wody, ale za chwilę sobie doleję. Bo oczywiście tak też możecie, ale tu Wam się nie wyczyści, tak? Tu wyżej Wam się nie wyczyści. Ale musicie uważać, bo jak to zacznie tak bulgotać, to może Wam tu wykipieć. I kiedyś miałam właśnie taką fontannę, że mi po prostu poszło górą. Poszło górą to, także trzeba uważać, żeby nie wyjechało. A u nas dzisiaj zupa buraczkowa, jeszcze bałagan, bo ledwo przyjechałam ze sklepu. Także tak to wygląda. Później tylko go przepłukuję, jeszcze raz przegotowywuję wodą, ale to nie za każdym razem, bo wiadomo, że ocet wyparuje. Ja octu używam do zmywania podłogi. No, ale to może kiedy indziej Wam opowiem. Później, jak nie zapomnę, to pokażę Wam efekt tego właśnie, jak on się doczyścił. Jeszcze wiem, że łączą ocet z sodą, ale to też mieszanka wybuchowa. No ale wiadomo, naturalnie to naturalnie, nic nie wydajecie, no ile ten octu kosztuje, ile wlejecie tego. Tak samo do toalety wrzucam, wlewam octu, tak samo czyszczę krany, także octu jest naprawdę idealny. Okej, okay, pokażę Wam, jak nie zapomnę, już to wspomniałam, efekt później. Jak widzicie, od środka mój czajnik już się błyszczy. Jeżeli Wam kamień nie odejdzie, to możecie po prostu... zalać to jeszcze raz, a nawet potrzymajcie, niech to postoi, nie bójcie się, ocet wyparuje, nie będzie żadnego przykrego zapachu, także ja czyszczę tak swój czajnik, później jeszcze jadę tutaj gąbeczką, bo on jest, widzicie, taki błyszczący i zawsze gdzieś tam się coś zachlapie. No, ogólnie jestem zadowolona z tego czajnika, miał tylko jeden minus, tu gdzieś z drugiej strony, jak jest nieumyty, o tu, nieumyta jest teraz umyty, ale tutaj nie wiem, czemu w tym miejscu tak widać. Wygląda na taki pęknięty, ale ja czytałam opinię właśnie tych czajników, że one tak pękają, słuchajcie. No, ale nic się z tym nie dzieje, na razie odpukać. Nie zamierzam na razie kupować drugiego, póki ten działa, nie zamierzam. Dobra, ja już piję sobie popołudniową kawę z czystego czajnika. Telewizor mi się odbija tutaj w lustrze. Także łyk kawy. Uwielbiam. Ostatnio piłam w filiżankach, a teraz kupiłam sobie ten kubek z Pepco i piję trochę większą porcję. No i dobra. To już koniec mojego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, bo wiecie, że to był trochę dla mnie stresik. A czy stresik? Może nie stres, tylko zastanawia mnie to, czy będziecie chcieli mnie słuchać i słuchać tego, co mam Wam do powiedzenia. No na przykład moja przyjaciółka się dziwi, że ja się tak stresuję, bo zawsze jak jesteśmy razem, to mamy temat. Ja jestem taką gadatliwą osobą, wiecie, o co chodzi, nie? Że trajkocze, 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 trajkocze. Niektórzy mówią, że nie muszą radia włączyć w samochodzie, bo ja siedzę i trajkocze, i trajkocze, i trajkocze. Także dajcie znać, czy mam tak Wam trajkotać. Jak będzie trzeba, to będę trajkotać. Życzę Wam miłego popołudnia. Trzymajcie się, cześć.